W oficjalnych mediach, a nie tylko tych uważanych za spiskowe, pojawiły się już informacje, że Unia Europejska dąży do zakończenia etapu posiadania samochodów przez każdego. Brukselscy politycy robią to pod pretekstem walki ze zmianami klimatu, ale ich celem jest prawdopodobnie coś zupełnie innego. Ludzkość weszła w nową dekadę XXI wieku z wielkimi nadziejami, jednak niemal od razu dostaliśmy strzała prosto w twarz. Począwszy od 2020 roku, pokazuje się nam, że lepiej już nie będzie, a jeśli nie będziemy posłuszni, to będzie jeszcze gorzej. Kolejnym etapem tego projektu podzieliło się z nami Światowe Forum Ekonomiczne, które jako pierwsze wygłosiło hasło „Nie będziesz posiadał nic i będziesz szczęśliwy”. Naturalnie pojawiło się pytanie, w jaki sposób pozbawić ludzi samochodów, mieszkań i domów i zmusić ich do przejścia na 100% wynajem. Mając świadomość wszystkich procesów, jakie zachodziły w tym roku, odpowiedź nasuwa się chyba sama. Wystarczy zrujnować ich budżety i wywłaszczyć tych, którzy coś posiadają, przy jednoczesnym uniemożliwieniu zakupu nowych nieruchomości oraz pojazdów. Tych, którzy mają własne domy lub mieszkania, zniszczą ceny energii, węgla, gazu i prądu, a na koniec dorzuci się jeszcze specjalny podatek węglowy, nad którym to unijni decydenci już pracują. Nie muszę chyba dodawać, że uzyskanie kredytu mieszkaniowego w tych warunkach graniczy z cudem. O zlikwidowaniu prawa do posiadania samochodów słyszeliśmy natomiast już od kilku lat. Najpierw ogłoszono wygaszenie tych pojazdów za pomocą planu zakazu rejestracji aut spalinowych do 2035 roku. Jednak dużo wcześniej, bo już w połowie tej dekady, zostanie wprowadzony specjalny podatek klimatyczny od samochodów. Można się zatem spodziewać, że będą nas chcieli zniechęcać do posiadania pojazdów wysokimi podatkami, wysoką ceną benzyny i być może jej niedoborami. Nie mówiąc już o zakazach wjazdu do miast, co nadejdzie już w najbliższych latach. W Polsce istnieje już zresztą prawo do egzekwowania takich zakazów. Istnieje jednak pewien problem w tworzeniu świata bez własności w motoryzacji. Chodzi o metale potrzebne do tworzenia bateryjek samochodów elektrycznych. Niestety, ale litu i kobaltu jest po prostu zbyt mało na Ziemi, aby wytworzyć tak szalone ilości baterii, aby uzupełnić popyt. Prowadzi to zatem do założenia, że najcenniejszym zasobem w takich samochodach będzie właśnie bateria i dlatego nie można pozwolić ludziom, żeby robili z nimi co chcą. Być może stąd biorą się szalone plany, wedle których najlepiej byłoby, gdyby prawa własności pozostały po stronie producenta. Właściwe koncerny motoryzacyjne zostaną wtedy dostawcami usług mobilnych. Nowe realia mają przypominać rynek wynajmu długoterminowego, do którego zawierania dealerzy samochodowi zachęcają już od lat. Wprowadzenie takiego standardu nie będzie oczywiście proste i to właśnie dlatego Europejczycy są konsekwentnie gnębieni, aby nie pozostawiać żadnych wątpliwości co do tego, że zarówno mieszkanie, dom, jak i samochód to kłopot, którego nie potrzebujesz. Oczywiście mogę się mylić. Zapraszam Was do wyrażania opinii poniżej w sekcji komentarzy.